Klina Jeleniogórska to chyba jedno z najpiękniejszych miejsc w Polsce, a kto wie, czy nie w całej Europie. Nie tylko cudowna architektura, ale również ta tajemniczość, która drzemie w każdym z tych obiektów. Każdy z nich ma swój sekret. Dolina Pałaców i Ogrodów to tytuł kolejnego filmu, który powstaje w ramach cyklu Dolny Śląsk pełen historii. To już 10. produkcja filmowa w tym cyklu. To film produkowany z dużym rozmachem, produkcja rozłożona jest na 2 lata, a to wynika z tego, iż w dolinie tej jest dużo zamków i pałaców, które są między innymi bohaterami naszego filmu. Jest to ponad 30 obiektów zdjęciowych, w całym filmie tych planów zdjęciowych będzie ponad 40. Film, który robimy, pokazuje historię jednego z najpotężniejszych śląskich rodów, rodu Szafgoczów, który władał tym miejscem od średniowiecza. Pokazujemy w ten sposób nie tylko historię Doliny, nie tylko historię tutejszych zabytków, ale także historię całego Dolnego Śląska, znajdując różne ciekawe odniesienia do czasów nam współczesnych. Nasz scenariusz opiera się na pewnej podróży naszej prowadzącej, która podąża szlakiem tych obiektów, szlakiem tych naszych planów zdjęciowych i to wszystko będzie okraszone scenami fabularnymi, scenami fabularyzowanymi. Jestem na planie każdego filmu, no głównie oczywiście z obowiązku, bo odpowiadam za finanse i za całość tych zdarzeń, które się tutaj dzieją. Natomiast także trochę prywatnie, bo to jest okazja do poznania tego, jak się realizuje film także od kuchni. Ono się, zobacz, opiera się o łapie się za to i puszcza. Pałaców i Ogrodów zaczyna żyć jakby nowym życiem. Jest oczywiście jeszcze bardzo wiele obiektów nieodrestaurowanych, odnowionych, które czekają może na nowych właścicieli, którzy tego dokonają, ale już widać, że duża liczba obiektów wygląda znakomicie. Wydaje mi się, że czasem lepiej niż na pierwotnych, starych fotografiach. Dolina Pałaców i Ogrodów kryje wszystkie znane nam zagadki. To tutaj w Sokolikach został ukryty Święty Graal. W Sokolikach również czeka figura złotego osła, którą może odnaleźć tylko osoba o czystym sercu. W pałacu w Karpnikach leżał podobno skarb rodu Kiricz Arsjanów, mogolskiego rodu z Indii.
Także w każdym z tych miejsc możemy coś ciekawego znaleźć i kto wie, czy nie uda nam się to podczas tego filmu. Filmy te również są rozdawane na płytach DVD, trafiają do szkół i do bibliotek dolnośląskich jako materiał edukacyjny.